pan Andrzej Sekuła. Panie przewodniczący, szanowna rado, panowie burmistrzowie. Nie będę tutaj się odnosił emocjonalnie do spraw typowo merytorycznych, na temat których z racji braku przygotowania zawodowego nie mam kompetencji. Natomiast nie zgadzam się z taką zbyt surową oceną jednego z członka zespołu kontrolującego. Bo pragnę zauważyć, że zakresem, który tutaj przedstawiłem, była analiza skutków finansowych umów cywilnoprawnych zawartych przez Urząd Miasta Lubartów w 2012 roku. To zespół zrobił rzetelnie w odniesieniu do każdej z umów przedstawionej przez poszczególne wydziały. Pewne sprawy związane z umowami dotyczącymi budowy udzielaliśmy również i my jako członkowie zespołu. Pan radny Świętoński jako starszy, znający dłużej procedury postępowania, pewne rzeczy uwypuklił. W związku z tym postanowiliśmy, że to zostanie wyjaśnione na spotkaniu z panią skarbnik i z radcą prawnym. Takie spotkanie miało miejsce dwukrotnie na posiedzeniach Rady i ostatnie, na którym ten protokół został przyjęty, miało miejsce 5 marca 2014 roku. Na tym spotkaniu zostały przedstawione poglądy nasze po wysłuchaniu wcześniejszych merytorycznych wypowiedzi pana radcy prawnego i pani skarbnik. Dla części zespołu kontrolującego, czy słusznie, czy niesłusznie, ale w naszym odczuciu, całość pracy, którą żeśmy wykonali przy tej kontroli, wyglądała poprawnie. Ponieważ pan radny Krzysztof Świętoński miał zdanie odrębne, zostało ono uwzględnione w protokole, jak zresztą wszyscy państwo macie to w materiałach i ja przedstawiłem. Również zostało to przyjęte przez kierownika podmiotu kontrolowanego, czyli przez pana burmistrza. A więc ze strony zespołu kontrolującego wszystkie czynności zostały wykonane na tyle, na ile pozwala nasza znajomość prawa w oparciu o dostępne materiały i w oparciu o przedstawione wyjaśnienia ze strony i radcy, i pani skarbnik. Natomiast rozszerzanie tej kontroli na temat już zasad, czy umowy zostały zawarte zgodnie pod względem formalnym, no tutaj, jak za nas zakres kontroli aż tak daleko nie sięgał i myślę, że może być to już jako następna kontrola do przeprowadzenia. Natomiast w tym momencie my jako zespół kontrolny, no z przykrością stwierdzam, że zostali troszeczkę tak ostro potraktowani. My żeśmy naprawdę wykonali no, kawałek dosyć trudnej pracy i jednocześnie no, nie ukrywam, że nie wszędzie byliśmy aż tak ciepło witani z naszymi ciągłymi roszczeniami, ale wszystkie z kolei nasze prośby zostały spełnione i zostały uwzględnione w całym materiale, który jest dostępny i możliwy do analizy. Także ja dziękuję w tym momencie. Dziękuję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos?